Dzień dobry, witam Państwa w nowym roku. Skoro nowy rok, to zaczynamy Kafetarnów z Wysokiego C. Państwa i moim gościem po raz pierwszy jest prezydent Słonecznego Miasta Tarnowa, pan Roman Ciepiela. Dzień dobry. Po raz pierwszy w tym roku, ale nie. Po raz pierwszy w Kafetarnów. Chyba nie rozmawialiśmy, jak pan jeszcze miał swoje audycje w pasażu. Nie. Nie, nie udało się nam, więc zacznijmy no to od... sprawdzimy archiwum. Oczywiście, zachęcam. Jestem przekonany. Zachęcam. No, ale wiecie pan, czas jednak biegnie szybko. Dobrze, panie prezydencie, rok 2023. Najważniejsze wydarzenie w Tarnowie to będą Igrzyska Europejskie? Tak, niektórzy obstawiają. To faktycznie będzie taka wieloformatowa impreza o znaczeniu nie regionalnym, ale europejskim. I tylko się należy cieszyć, że w Tarnowie kilka konkurencji się odbędzie. Więc faktycznie to skupi uwagę kibiców, sportowców, ale nawet z ciekawości niektórzy przyjdą zobaczyć, jak to w tego badmintona gra się na takim wysokim poziomie. Muszę panu powiedzieć, że jak teraz się bardziej zainteresowałem tą dyscypliną, to okazuje się, że lotka w badmintonie przemieszcza się szybciej niż w tenisie takim ziemskim, ziemnym, więc to jest dla mnie trochę niespodzianka. Więc sam jestem ciekawy, jak te rozgrywki będą wyglądały. Igrzyska Europejskie to także potężny zastrzyk finansowy dla miasta Tarnowa. 100 milionów złotych na inwestycje zostało przekazane z różnych źródeł. No niekoniecznie na igrzyska, tak? My w tych tytułach piszemy, że to są igrzyska, ale tak naprawdę to 20 milionów, bodajże 200 tysięcy. To są te pieniądze, które są przeznaczone wyłącznie na igrzyska. Wszystkie pozostałe są na taką infrastrukturę towarzyszącą, bo ci, którzy chwalą Polski Ład, to mówią, że to jest Polski Ład, a ci, którzy chwalą igrzyska, mówią, że to na igrzyska. A ja się cieszę, że to jest dla Tarnowa i to jest ponad 100 milionów złotych zostanie tutaj zainwestowane. To będzie między innymi park wodny, będzie szereg parkingów, dróg, zajezdni, no i oczywiście zmodernizowane obiekty sportowe. Trzeba to opisać i przyznać pozytywnie, że te dodatkowe pieniądze, chociaż z dużym zastrzykiem własnych środków, bo nie ma takich pieniędzy, które są 100% dotacjami. W każdym jednym przypadku musimy dołożyć swoje własne. Trzymając się jeszcze tematyki sportowej, ale już tak przechodząc na grunt prywatny, prezydent Roman Ciepiela interesuje się przede wszystkim jakim sportem, komu, jakiej dyscyplinie kibicuje, albo też co uprawia, jeżeli chodzi o sport. Niestety nie mogę już jeździć na nartach z powodów zdrowotnych. Jeździłem przez wiele lat i niektórzy mówią, że całkiem nieźle. No w każdym razie nie było takiego stoku, z którego bym nie zjechał i nie pokonał w dobrym stylu. Lubię pływać. Chociaż... A pan czas za to, żeby pływać? Czas by się znalazł, natomiast te wszystkie sytuacje covidowe i teraz grypowe, no jednak nie mówię, że zniechęcają, ale raczej preferuję spacery czy taką rekreację na powietrzu. Ale jeszcze dopytam się o spacer. Spacer jako singiel, czy raczej z psem, czy innym zwierzęciem? Mój pies lubi chodzić, ale nie zaszedłby tak daleko jak ja, więc albo z żoną, albo ze znajomymi. Dobrze, przejdźmy do kolejnych tematów, a czas mamy krótki, a tematów sporo. Ostatnio na Facebooku wrzucił pan temat, żeby wrócić do dyskusji na temat połączenia gminy miasta Tarnowa z gminą Tarnów. W urzędzie gminy bezuradnie rozkładają ręce, no bo to okazuje się, że to był tylko wpis na Facebooku. Wraca pan po półtorej roku do tej inicjatywy. Czy coś poza tym wpisem na Facebooku będzie pan konkretnego czynił, żeby to połączenie nastąpiło? Pan to trochę obśmiał w swoich komentarzach, ale tu nie jest do śmiechu, ani to nie jest powód do satyry. Czy też wyrwanych z kontekstu opinii polityków, którzy są dzisiaj bardzo aktywni i niechętni temu, co się dzieje w Tarnowie czy w aglomeracji tarnowskiej. Ja poprosiłem w tym moim wpisie facebookowym o poważną debatę. Nie taką lekką i żeby obśmiać albo zdegradować jakiś temat na początku dyskusji. Jeżeli mamy poważnie myśleć o rozwoju aglomeracji tarnowskiej, o zwiększeniu konkurencyjności naszego środowiska wobec innych,
to musimy na naszych potencjałach zbudować odpowiednią siłę. I to jest możliwe i to myślę, że też jest oczekiwane. Przykład innych miast. Rzeszów, chociaż tam nie było zgodnych połączeń. Tam raczej były siłowe rozwiązania samego Rzeszowa wokół otoczenia. I dzisiaj raczej jest to oceniane pozytywnie. Ale nie tylko Rzeszów. Opole, Zielona Góra, Słupsk, wiele innych miast przygotowuje się do takiego przedsięwzięcia. W ogóle mamy problem w Polsce z rozlewaniem się aglomeracji. Proszę zobaczyć w Kotlinie Sądeckiej, jak wygląda Nowy Sącz i otoczenie. To nie jest stan pozytywny. Nie widać granicy tej fizycznej pomiędzy miastem a otoczeniem. A przecież to jednak miasta, te centralne jednostki wykonują zasadniczą część usług publicznych dla wszystkich. I tych, którzy mieszkają w mieście, i tych, którzy nie mieszkają. W związku z tym stworzenie spójnego, wspólnego organizmu jak najbardziej ma sens. Tego nie zrobi się ani szybko, ani nagle i na pewno nie bez dialogu. Natomiast to nie jest, panie redaktorze, powrót do myśli sprzed półtora roku. Nie, wiadomo, że to jest proces, że chyba prezydent Sidała z... Jeszcze dużo wcześniej, jeszcze w latach 90., kiedy przy władzy było SLD, była mowa o tym połączeniu. Wówczas ta dyskusja była chyba jeszcze bardziej taka ognista niż teraz. Nie skończyło się to z wnioskiem do Rady Ministrów o poszerzenie Tarnowa. Dzisiaj ja nie mówię o poszerzeniu miasta, ja mówię o zgodnym połączeniu dwóch gmin. To jest zasadnicza różnica. Jeżeli zgodnego połączenia nie będzie, być może warto rozmawiać o innych formach, ale dzisiaj zapraszam do dyskusji, co można i należy zrobić, żeby po pierwsze zdobyć dodatkowe środki finansowe na rozwój, nie te, które są wypracowane przez nas samych, albo te, które przynosi Unia Europejska, czy te, które rozdaje rząd, pożyczając pieniądze, bo przecież te z Polskiego Ładu to są pieniądze z obligacji, które są przekazywane gminom, przyjdzie je spłacić w przyszłości. Nie dajmy się tutaj wprowadzić w błąd, że ktoś nam coś daje. To są pieniądze, które my sami oddamy. My, nasze dzieci, nasze wnuki, ponad 2 biliony złotych to zadłużenie naszego państwa, w tym duża część właśnie tych, które zostały ostatnio rozdane gminom. Ale to chyba zawsze funkcjonuje. To jest metoda na rozwój sprawdzona. I dlaczego mamy zbierać, ciułać 30 lat na remont jakiejś drogi, jak można tą drogę wyremontować i korzystać z niej i korzystać z tego impulsu rozwojowego. Więc pod tym względem co do metody, okej, tylko trzeba być uczciwym w takim dialogu i powiedzieć, to są pieniądze pożyczone i wykorzystajmy je jak najlepiej. A jeżeli pożyczone, to koncentrujmy je na tych zadaniach, które są najbardziej potrzebne. Zwłoka na przykład z budową wschodniej obwodnicy Tarnowa jest nieuzasadniona. Ja nie przyjmuję żadnych argumentów, które mówią, że połączenie Pilsna z autostradą A4 będzie substytutem obwodnicy wschodniej Tarnowa. Nie będzie. Nie będzie. To jest pożądane połączenie autostrady z drogą wojewódzką w okolicy Pilsna. Natomiast nie rozwiąże w żaden sposób obciążenia miasta Tarnowa, a w szczególności alei Jana Pawła. A jeżeli pan to powie w Ciężkowicach, w Gromniku, w Tuchowie, idąc nawet dalej, w Gorlicach, że mają jechać z autostrady przez Pilsno, to pana wyśmieją, tak? No, więc to jest polityczny zabieg, który jest skazany na niepowodzenie, a na pewno w Tarnowie będą długo pamiętać tą niechęć obecnego rządu do rozwiązania problemu wschodniej obwodnicy. Ale Platforma Obywatelska miała 8 lat na to, żeby też to rozwiązać, bo to nie jest tak, że pomysł urodził się w wschodniej obwodnicy Tarnowa w 2015 roku i Prawo i Sprawiedliwość nie zrobiło nic, żeby rozwiązać ten problem, tylko jak pan wspominał kiedyś na moje pytanie prasowe, to problem 20 lat, a może i więcej trwa. Pan mówi językiem PiSu. Ja to nawet rozumiem, no bo wiadomo, że trzeba być uprzejmym wobec dzisiejszych rządzących. Ale powiedzenie 8 lat temu była jakaś inna partia, która nie rozwiązałaby problemu, jest trochę bezpłodne, bo w tym czasie na przykład ten rząd wydał kilka milionów złotych na przygotowanie, zresztą miasto Tarnów też, na przygotowanie decyzji środowiskowej.
I co? I nagle okazało się, że po wydaniu decyzji przez ten rząd, decyzji środowiskowej, ona nie jest potrzebna, więc należało się zastanowić nieco wcześniej, a nie wyrzucać po to pieniądze. A poza tym wójt sąsiedniej gminy, pan Grzegorz Kozioł, osobiście pisał pismo do prezydenta, ówczesnego prezydenta Tarnowa, żeby właśnie w tym przebiegu, jaki dzisiaj jest planowany, żeby ta obwodnica przebiegała. Więc dużo... Wszyscy mają trochę za uszami. Dużo nie... nieporozumienia i takiej no trochę nawet niepotrzebnej hipokryzji, bo wszyscy wiemy, że ta droga jest potrzebna. I jakie są szanse, no bo wiadomo, otwarcie nowych terenów inwestycyjnych, poza już pomijając sam fakt, że będzie się lepiej, wygodniej jechało, no to jednak to też jest, oddajemy, dajmy na to, jeżeli by rzeczywiście to skończyło się na tym, że w Pilźnie będzie ta inwestycja realizowana, a nie w pobliżu Tarnowa, no to oddajemy potężną inwestycję do Pilzna. Dlaczego nie? To też można tak. Pewnie Pilsno też potrzebuje takiego odciążenia, więc nie chcę dezawuować tamtego pomysłu. Ja tylko mówię, że nie rozwiązano problemu Tarnowa, a ten drugi aspekt, który pan mówi, czy dostęp do terenów przemysłowych, no to już jest zaniechanie, które naprawdę obciąży dzisiejszych polityków w sposób znaczący. Bo my jesteśmy w Galicji, my jesteśmy w Małopolsce, czy w dawnej Galicji, dzisiejszej Małopolsce, której nie ma dużych areałów ziemi. Tu nie ma takich skomasowanych przestrzeni, gdzie mogłyby powstawać duże obszary gospodarcze. Mamy raczej małe działki i ci właściciele tych niewielkich działek są zainteresowani sprzedażą dla przedsiębiorców, ale musi być droga. Jak nie będzie układu komunikacyjnego, to taki rozwój będzie wolniejszy. Rok 2022 na pewno przez wielu zostanie też zapamiętany z pana deklaracji o tym, że nosi się pan z zamiarem odejścia, jeżeli Rada Miejska nie będzie z panem współpracować. Na ten temat powiedziano już bardzo wiele, ale wydaje mi się, że nikt nie zadał panu tego jednego istotnego pytania o ten dzień, chyba to był 30 czerwca i tak dalej. To była chwila, to był, nie wiem, przypływ emocji, to było, nie wiem, wcześniej zaplanowane. Co pan wtedy myślał, jak pan to wtedy czuł? Wie pan co, po 30 latach doświadczenia samorządowego ja nie działam na podstawie emocji. Chcę, aby nasze miasto się rozwijało i współpraca prezydenta i rady musi być tak daleko posunięta, jak to jest tylko możliwe. I jeżeli formacja, z którą się identyfikuje, myślę tu o Platformie Obywatelskiej, o środowisku Hołowni, bo nasze miasto Tarnów ogłosiło się, że jest częścią tego ruchu Hołowni. Jeżeli hamletyzuje i mówi, a nie wiadomo, czy udzielimy tego poparcia, czy nie, to ja powiedziałem wprost, co proszę się zastanowić, w którym miejscu, politycznym miejscu jesteśmy. I stąd ta deklaracja. Potem rozmowy z mieszkańcami, wiele przemyśleń i też taki argument, którego wcześniej nie słyszałem. Przecież to nie Rada pana wybrała, to my, mieszkańcy, wybraliśmy. Jak chodzę po ulicach, to ciągle albo słyszę to od bezpośrednio spotkanych, albo brzmi to jeszcze w uszach. Więc to na pewno nie był impuls i to na pewno była przestroga do Rady. Jeżeli nie będziemy współpracować, to sprawy naszego miasta potoczą się w złą stronę, bo albo będzie komisarz i będzie rozwiązana również Rada, albo dojdzie do rozwiązania tychże organów, albo będzie referendum i to jest raczej zatrzymanie w rozwoju niż jego zdynamizowanie, więc ta refleksja wrześniowa pozwoliła mi kontynuować to wszystko, co dla Tarnowa udało się już zrobić, a zrobi się jeszcze więcej. Na przykład 23 rok jest rokiem, w którym chyba najwięcej w historii odrodzonego samorządu udaje się zainwestować środków. To jest ponad 100, czy około 180 milionów złotych. Takiej porcji inwestycji do tej pory nie było, a radni po tej burzy czerwcowo-jesiennej tak współpracowali, że doszło do uchwalenia budżetu i zawsze jest jakaś chwila, tak? A zgodnie uchwalono ten budżet, który jest budżetem kryzysu wywołanego działaniami rządu. Rząd zabrał Tarnowowi kilkadziesiąt milionów złotych z roku na rok.
A nie przyjmuje pan tej wiadomości do świadomości, że się tak wyrażę, że no, to jeden z argumentów, który pan zawsze podnosi, że jest wpływ z PIT-u, że te pieniądze jednak mimo wszystko zostają w kieszeniach mieszkańców Tarnowa i dzimy te pieniądze, one wydadzą tutaj w mieście Tarnowie. Ale bardzo dobrze. To, że te pieniądze są w ludzkich kieszeniach, to świetnie. Natomiast z tych ludzkich kieszeni nie finansuje się szkół, dróg, oświetlenia, nie ogrzewa się basenu, nie finansuje się żłobków, przedszkoli. Mógłbym tak wymieniać bardzo, bardzo długo. Również cała polityka społeczna oparta jest na dochodach budżetu. Jeżeli rząd zabiera nam tylko w tej jednej części PIT-u 27 milionów rok do roku, no to nie ma tych 27 milionów. To znaczy, że trzeba zmniejszyć wydatki. I teraz pytanie, otwarte pytanie do pana, do mnie, do każdego przechodnia, do mieszkańca Tarnowa. Na czym chcielibyście państwo, żebyśmy zaoszczędzili? A tutaj odpowiedź nie jest taka prosta. Nikt nie chce ograniczać wydatków. A jednak trzeba, bo budżet, tak jak budżet domowy, składa się z dochodów i z wydatków. Więc ja bym tego nie bagatelizował. W związku z tym wiele samorządów wystąpiło do NIK-u. I dzisiaj mamy też doniesienia prasowe, iż prezes NIK-u będzie oceniał działania rządu, które zmniejszyły dochody samorządów. I to jest pierwszy taki przypadek w historii działalności NIK-u, że ocenia nie wydatki, nie skutki jakichś decyzji, tylko trochę prewencyjnie będzie badał, w jaki sposób doszło do obniżenia dochodów w JST. Jestem bardzo ciekawy tego raportu, bo może się okazać, że to będzie na tyle mocny wytyk dla obecnego rządu, że być może ta polityka wobec gmin, powiatów, województw zmieni się. Czekamy też na drugą ocenę tego, co zrobił Orlen w ubiegłym roku. Zawyżył ceny paliwa. Można podejrzewać, że bez jakiegoś uzasadnienia, bo nagle zyski Orlenu zwielokrotniły się. Wiemy, że na koniec trzeciego kwartału 2021 roku ten zysk to było kilka miliardów, bodajże trzy, czy niecałe cztery. Na koniec trzeciego kwartału tego mijającego roku, 2022, to było 15 miliardów. A więc jakieś nieuzasadnione zyski. A skąd się zyski wzięły? Z kieszeni każdego, kto tankował. A w wymiarze zbiorowym tarnowskie MPK musiało zapłacić wiele setek tysięcy więcej za paliwo i w ten sposób nabiło kabzę, przepraszam za kolokwializm, monopoliście. Więc to nie jest polityka, która mogłaby być akceptowana. I my się temu jako również Stowarzyszenie Tak dla Polski, zrzeszające kilkuset prezydentów, burmistrzów, marszałków, my się po prostu temu sprzeciwiamy. Na stronie Urzędu Miasta wczoraj pojawiła się informacja na temat właśnie tych cen paliw i opis tego mechanizmu. Uważa pan rzeczywiście, że strona Urzędu Miasta służy do tego, żeby informacje, które są nie do końca związane jakby bezpośrednio z miastem i tak dalej, bo tam nie było właśnie tego odniesienia do NPK, żeby... No, oczywiście, że są związane z miastem. Przecież pieniądze nie są wirtualne. My pieniądze, te, które mamy w budżecie, wydajemy w imieniu naszych mieszkańców na zaspokojenie ich potrzeb. Po to kupujemy za blisko 30 milionów usługi komunikacyjne, żeby mieszkańcy mogli się poruszać. Jeżeli my przepłacamy nie z własnej winy za paliwo, a nie możemy gdzie indziej kupić tylko paliwo, które dostarcza hurtownik monopolista Orlen, no to mieszkańcom się należy taka informacja, co się wydarzyło. I uważam, że mamy nawet taką powinność, aby o tym informować. Zamykając temat jeszcze Rady Miejskiej i pana podwójnej decyzji o rezygnacji i pozostaniu, dlaczego nie udało się panu zbudować tego, jakby, czy stworzyć monolit, jeżeli chodzi o to pana bezpośrednie zaplecze w Radzie Miejskiej? Bo po tym, gdy pan powiedział, że jednak zostaje, że prosili pana o to mieszkańcy, przyszło kilka głosowań, chyba najbardziej takim widowiskowym
Było głosowanie na temat podatku od nieruchomości i tam pana bezpośrednie zaplecze głosowało przeciw. No myślałem, że skoro 30 czerwca mówi pan, że odejdę, no bo nie mam poparcia wśród rady i że wykorzysta pan te miesiąc, dwa na to, żeby jednak zmobilizować swoich. Panie redaktorze, są rzeczy ważne, bardzo ważne i krytycznie ważne. Jeżeli nie byłoby budżetu, jeżeli radni by nie uchwalili, zapewne weszlibyśmy w procedurę uchwalenia tego budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. I chwała Radzie, że utworzyła większość, która ten budżet przyjęła. Będziemy go teraz realizować, poprawiać, uzupełniać, jeżeli będą dodatkowe środki, złożyłem taką deklarację. Podatek od nieruchomości jest jedną z decyzji ważną. Uważam, że szkoda, że tak się sprawy potoczyły, bo w chwalonym już niejednokrotnie Rzeszowie, Krakowie czy dziesiątkach innych miast takie regulacje podatkowe rady tamtejsze przyjęły. Co by to oznaczało w Tarnowie? 20 milionów więcej w budżecie. Jeżeli pan mieszka w Tarnowie i przepraszam, że tak mówię, ale podaję pana jako przykładowego mieszkańca Tarnowa, tak? Jakby pan się nazywał Józef Kowalski, to bym właśnie tak to scharakteryzował. Więc przeciętny mieszkaniec Tarnowa, który dysponuje na przykład 50 metrami swojego mieszkania, zapłaciłby około 10 zł więcej w skali roku. Przedsiębiorcy również by zapłacili więcej, ale my mamy raczej małych przedsiębiorców. To jest 13 tysięcy mikroprzedsiębiorców, którzy nie mają dużych powierzchni. W związku z tym to obciążenie byłoby rozłożone bardzo równo i te 10 zł rocznie od przeciętnego mieszkańca nie stanowi jakiegoś nadzwyczajnego uszczerbku. Tym bardziej, że pan pochwalił, że część PIT-u pozostała w kieszeniach, prawda? Każdego, czy to pracującego, czy nawet emeryta, rencisty. A dałoby to 20 milionów złotych. Gdybyśmy mieli więcej po stronie dochodów o te 20 milionów złotych, nie rozmawialibyśmy o jakichś koniecznych oszczędnościach, tylko zastanawialibyśmy się, na co jeszcze można wydać te pieniądze, którą drogę zrobić, jaki festiwal, jakie przedsięwzięcie zorganizować. Nie ma tych 20 milionów, w związku z tym uważam, że to jest niefortunna decyzja, ale to już jest za nami, nie będziemy wracać do historii. W związku z tym... Za nami, a może przed nami, no bo nowy rok jest, no, otwiera nowe możliwości, żeby podnieść na przykład podatek na ten przyszły rok. Ta dyskusja nas czeka jak każdego roku. Trzymając się tego... Wiadomo, że mamy takie czasy, że na początku poprzedniego roku nie mogliśmy się spodziewać tego, co się wydarzy. Wydarzyło się bardzo dużo, co miało wpływ na finanse miasta, na to, że musieliście węgiel sprzedawać i tak dalej. Ale będąc w styczniu 2023, mieszkańcy mogą się spodziewać kolejnych podwyżek w postaci, nie wiem, bilet w autobusie, opłaty parkingowe i tak. Na pewno te dwa aspekty trzeba rozważyć. Podatek od nieruchomości jest ustalony i tu już nie będzie żadnych zmian. Zadeklarowaliśmy też, że opłaty za odbiór odpadów pozostaną na tym samym poziomie. Natomiast o cenach biletów należy rozmawiać. Zobaczymy, co się wydarzy z paliwem. Bo Orlen podniósł ceny dla MPK 1 lutego na 3 tygodnie przed wybuchem wojny. Więc dzisiaj mówienie, że to jakaś wina Putina albo Putin inflacja, to jest nieprawda. No po prostu jakaś świadoma decyzja zwiększająca czy zmierzająca do większych zysków Orlenu. I to będzie, jak rozumiem, badane również przez Najwyższą Izbę Kontroli. Natomiast wracając do spraw tarnowskich, no trzeba porozmawiać o biletach autobusów, bo jeżeli nie wystarczy 28 milionów, które są w budżecie zapisane dla MPK, no to dobrze pan wie, że będzie to oznaczało albo redukcję linii, albo zwiększenie cen biletów. Trzeciego wyjścia praktycznie nie ma, bo nie, ani pan tego chyba poważnie nie mówi, ani nikt tego poważnie nie rozważa, tak? Nie ma takiej opcji, takiej możliwości. No więc skąd znaleźć kilka milionów na zwiększenie koniecznych wydatków w MPK?
To samo z parkingami, które mają jakby dwie funkcje. Z jednej strony to są dochody miasta ustawowe, a z drugiej strony też chcielibyśmy wymusić rotację w centrum miasta, bo jednak pustoszejące centra to jest problem wielu miast, nie tylko w Polsce, również europejskich. I chcielibyśmy, żeby tu, gdzie jest infrastruktura, gdzie są atrakcyjne również turystycznie miejsca, żeby te parkingi były zwalniane częściej, a to jest jeden ze sposobów. A są jeszcze jakieś inne przymiarki, bo wspomniałem o dwóch, a może pan prezydent ma jeszcze jakieś pomysły na to, jak znaleźć dodatkowe środki, podwyższając daniny, opłaty? No to ten katalog jest ustawowo zamknięty i tu nie ma już mowy o wymyślaniu jakichś dodatkowych opłat. Ani nie byłoby to zgodne z prawem, ani nikt tego nie planuje. Nie ma takiej możliwości. Podwyższyć ceny zapasalne i tak dalej. To się już stało. A dlaczego? Dlatego, że energia zdrożała o 70-80%, więc to nie można sobie pozwolić na to, żeby obniżyć temperaturę wody. A jeżeli chcemy utrzymać ją na takim przyjemnym poziomie, no to za tą energię trzeba zapłacić. Ale tutaj uwaga, mieszkańcy Tarnowa zapłacą tyle samo, co w roku ubiegłym. Jest tylko potrzeba posiadania karty mieszkańca, a tą już prawie wszyscy mają. Panie prezydencie, na koniec, jeszcze nie, przedostatnie pytanie. Przedostatnie pytanie brzmi następująco. Czy zamierza pan zrezygnować ze swojej decyzji, bo wspomniał pan we wrześniu, że zamierza pan ubiegać się o kolejną kadencję. Ma pan na sobie emblemat ruchu samorządowego i na przykład prezydent Sopotu, szef tego stowarzyszenia, pan Jacek Karnowski przyjedzie do Tarnowa i powie: panie prezydencie, panie Romanie, potrzebujemy pana na listach naszych wyborczych i tak dalej. Jest szansa, że pan będzie na przykład kandydował w jesiennych wyborach parlamentarnych? Nie ma takiego scenariusza i nie będzie żadnej listy tak dla Polski. To jest stowarzyszenie samorządowe, które mówi o tym publicznie i to również panu oświadczę. Według mnie i wielu członków naszego stowarzyszenia powinna być jedna lista opozycji. Ale pan Karnowski mówił, że właśnie jakby była ta jedna lista, no to że stowarzyszenie będzie miało swoich reprezentantów na tych listach. No więc patrząc na region Tarnowski, najmocniejszym przedstawicielem tej organizacji jest pan. Dziękuję bardzo za tą ocenę. Pracuję na nią od wielu, wielu lat, natomiast takie decyzje nie zapadają ani w studiach telewizyjnych, ani w gabinetach prezydentów, ani nawet w poszczególnych ugrupowaniach. To musi być jakaś wspólna decyzja, mądra, wyważona. Ja nie przewiduję takiego scenariusza i ani się nie przymierzam do takiej roli. Natomiast chciałbym, żeby polskie rządy sprawowali politycy, dla których demokracja jest najwyższą wartością. Nie autokratyzm, tylko prawdziwa demokracja. I będę, i mówię to wprost, będę wspierał tych wszystkich, którzy tworzą dzisiaj prodemokratyczne ugrupowanie. Czego należy życzyć panu prezydentowi, mieszkańcom Tarnowa, generalnie Tarnowowi na ten 2023 rok? Myślę, że słowo pokój pada w wielu życzeniach. Wszyscy by chcieli, żeby wojna za naszą wschodnią granicą skończyła się. Niektórzy analitycy mówią, że nie będzie to takie proste. Chociaż wszyscy chcielibyśmy, żeby rozpoczęła się odbudowa Ukrainy, a nie jej stałe niszczenie. Natomiast tutaj wewnątrz naszego kraju i w naszym mieście spokoju, braku rewolucyjnych zmian, takich jak nagłe zabranie nam kilkudziesięciu milionów złotych albo podwyżki nieuzasadnione poprzednio paliwa, teraz być może ktoś wymyśli coś innego. Bez takich niespodzianek, stabilny rozwój i z szacunkiem dla samorządowców, którzy poświęcają wiele swoich chwil swojego życia dla swoich małych ojczyzn, ja przynajmniej tak robię, a nie zawsze spotyka nas szacunek i myślę, że za dużo polityki jest w życiu samorządowym. Ja jestem
radnym od 90 roku i w pierwszej kadencji było więcej romantyzmu, więcej pracy u podstaw. I nawet klubu. Trzeba było to zbudować. I nawet tak, budujemy również teraz, tylko wówczas nawet klubu nie było, czy klubów w Radzie Miejskiej, chociaż była większa. A zrobiliśmy naprawdę wówczas bardzo, bardzo dużo dla dzisiejszego stanu miasta, więc mniej polityki, więcej rozwagi i więcej nadziei. Tego panu, nam wszystkim życzę. Państwa i moim gościem w kolejnym odcinku programu Kafe Tarnów był, ja się będę dalej upierał po raz pierwszy, pan prezydent miasta Tarnowa Roman Ciepiela. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę. Zapraszam, mam nadzieję, fajnie by było i mi, miło by było i naszym widzom, gdyby udawało się częściej spotykać, na przykład raz na kwartał, to by było, że powiem, spełniłoby moje marzenia noworoczne. Jeżeli będą sobie tego odbiorcy życzyć. Natomiast do tej poprzedniej rozmowy wrócę. W mojej pamięci wiem, że siedzieliśmy w kawiarni dzisiejszy, to dawny pasaż, teraz chyba ma nieco inną nazwę. Jak się wchodzi, po prawej stronie były loże i tam ucięliśmy sobie pogawędkę, więc... Będziemy szukać, proszę szukać. O tą rękę daję sobie uciąć. Bardzo serdecznie raz dziękuję. Do zobaczenia.